Sol, czyli Rapowcy z Jastrzębia. Prosimy, prezentujcie się. Czekamy na muzykę. Minuta minęła, Rap and Soul z Jastrzębia. Jeżeli nie telewizja drżała w posadach, to z całą pewnością nasza estrada drżała w posadach, a tak zakończyła się, proszę Państwa, nasza pierwsza prezentacja. Myślę, że pora na poznanie pierwszych wyników. No więc ja, aby stało się, aby było uczciwie, może w ten sposób, nie podamy pierwszych wyników, ponieważ w tej chwili właściwie zakończyły prezentację ostatnia grupa zawodników. Teraz chwila relaksu dla Państwa. Ja skorzystam ze ściągi. Zaprezentują nam się w tańcu Jaifa Krystian Sikorski i Monika Solarz z klubu Kaktus Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu. My dopiero wtedy policzymy głosy i podamy pierwsze wyniki. Panosie, no i jako piąty uczestnik naszego programu grupa Rap and Soul z Jastrzębia. Prosimy. Zapraszamy na estradę. I minuta minęła. Rap and Soul z Jastrzębia. Tak zakończyła się druga runda prezentacji uczestników kolejnej edycji programu Jeśli Potrafisz, Pchaj się na afisz. Gorące brawa. Drodzy widzowie, telefony już nie dzwonią, słuchawki odłożone, głosy policzone i już teraz z Krystyną ogłosimy, kto wyjeżdża do Włoch. Krysiu, bardzo proszę. Znaczy, ja może powiem od ostatniego miejsca. Wszyscy są zwycięzcami, bo wszyscy dobrze się zaprezentowali na antenie telewizyjnej, a potem będą mieli okazję radiowej. I tak, pan, który opowiada dowcipy, zdobył 4 punkty. Brawa dla pana. Następnie utrzymywanie równowagi, punktów 9. Brawa dla pana. I teraz rap, taniec, to dla kolegów będą brawa 14 albo 15, bo niedokładnie żabka wskazuje. Myślę, że 15. 15. Na korzyść naszych kolegów.
więc 15 punktów. Natomiast miejsce drugie, i tutaj była bardzo ostra konkurencja, bo i myślę, ostra rywalizacja, bo podobne nawet zmagania same. 30 punktów pan, który na perkusji. Brawa, już takie długie. A wygrał to Magda. Wygrał z Puzą. 34 punkty. Proszę Państwa, ale to jest... My Pan bardzo gorąco gratulujemy. Pan wyjeżdża do Włoch. Zaraz tę kopertę z napisem Włochy wręczymy. 10-dniowa wspaniała wycieczka. Ale to nie wszystko. Tradycją naszego programu jest, proszę Państwa, że właśnie zapraszamy sponsora tego programu. Programu, jeśli potrafisz, pchaj się na afisz. Panią Sylwię Mokryś, reprezentującą firmę produkcyjno-handlowo-usługową z Ustronia, wszystko powiedziałam, tak? I pani Sylwia w imieniu właśnie tej firmy wręczy wszystkim uczestnikom naszej dzisiejszej afiszowej zabawy ogromnej ilości kawy, cappuccino, śmietanki do kawy i wszystkich specyfików, które po prostu wy produkujecie. Pani Sylwio, dziękujemy gorąco, polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sponsor. Kończy się kolejna edycja naszego programu. Jeśli potrafisz, wpisz się na afisz pod tymi samymi numerami, pod które dzwonili Państwo, by głosować na uczestników naszego programu, a przypomnijmy to jeszcze raz, wygrał Pan Sławomir Moritz, udający trąbkę. Mogą Państwo dzwonić, zgłaszać swoje propozycje do naszego programu. Jeśli Państwo chcą się pchać na afisz, zapraszamy. Te same numery telefonów. A na koniec naszego programu słuchać będziemy Mirej Mathieu.